trenerze, pozostaje pan w Ślepsku Malów Suwałki na kolejne dwa sezony. W bieżącej kampanii Plus Ligi dał się pan poznać jako szkoleniowiec, który zaraża energią i uśmiechem, taką dużą porcją motywacji, ale domyślam się, że to nie były kluczowe powody, z racji których podpisano z panem umowę na kolejne dwa lata. Jeżeli nie jest to jakąś dużą tajemnicą, a głęboko wierzę, że nie, prosimy o przybliżenie kulis podpisu pod nowym kontraktem. No, przyjeżdżając do Suwałk, byliśmy tak tutaj dogadani z prezesem Winnikiem, jak i z zarządem, że moja umowa będzie obowiązywała do końca maja tego obecnego sezonu i kluczowe będzie pierwszych 3-4 mecze i po tym czasie sobie siądziemy do rozmów o ewentualnej współpracy w dłuższym terminie. No tak też się stało, spotkaliśmy się jeden raz, była obopólna chęć współpracy dalszej, jak i tutaj pana prezesa, zarządu, moja jak najbardziej. Z tego miejsca tylko mogę podziękować za zaufanie, spełnia się kolejne z moich sportowych marzeń. Myślę, że my trenerzy, podobnie jak zawodnicy, dążymy do tego, aby pracować w najwyższej klasie rozgrywkowej czy prowadzić reprezentację i to gdzieś tam zawsze przyświeca i zostaje nam z tyłu głowy. Dzięki Ślepskim Malów Suwałki mogłem ten cel osiągnąć. Z tego, tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę i jestem pełen optymizmu patrząc w przyszłość. Jednak nie możemy zapomnieć o tym, że jeszcze w tym sezonie czeka nas bardzo dużo pracy, bo na tą chwilę nie mamy zagwarantowanego pewnego utrzymania w Plus Lidze, a to jest cel priorytetowy i nadrzędny. Wykonuje pan często połączenia do swoich najbliższych, czy to telefonicznie, czy to korzystając ze wszelkiej maści mediów społecznościowych. Jak oni zareagowali na tę wiadomość? Czy w najbliższej perspektywie, no bo obecnie trener w Suwałkach jest sam, planujecie przyjechać tu do Suwałk całą rodziną? Jak to zamierzacie poukładać? Nie jest to łatwy temat dla mojej rodziny. Żona na pewno zaakceptowała to z radością z pewnych względów, z innych może trochę jest jej ciężko. Na pewno porozmawiamy sobie na ten temat szerzej, jak już będę w domu, bo nie ukrywam, że będąc tutaj samemu, to też nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Mam dwójkę małych dzieci, tęsknię za całą rodziną, także tak jak powiedziałeś, często się gdzieś tam komunikujemy. I zobaczymy, jak to będzie. Podejmiemy, myślę, taką ostateczną decyzję, gdy sobie na chłodno wszystko przeanalizujemy, ponieważ życie trenera jest śliskie, jest bardzo, stąpa się po kruchym lodzie, krążą żarty, że żaden trener do końca swoich walizek nie rozpakowywuje, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy trzeba będzie je z powrotem spakować. No, ale taka to jest praca, taki to jest charakter, wszyscy jako trenerzy wiemy, z czym to się jest, z czym to się wiąże, podejmując taką rękawicę i tutaj nie powinno być w ogóle żadnych rozczarowań ani zgrzytów na linii trener-klub, trener-zarząd, trener-prezes, bo jeśli trzeba podjąć pewne radykalne kroki i taka jest wola bądź zarządzenie z góry, to trzeba się z tym pogodzić i żyje się dalej. I ta cała przeprowadzka rodziny na pewno musi być w jakimś stopniu przemyślana i tak jak powiedziałem, przedyskutujemy to sobie wspólnie z żoną. Jak znajdziemy więcej plusów niż minusów, to być może wszyscy razem pojawimy się w Suwałkach. Trzymam kciuki zatem bardzo, bardzo mocno. Luty jest krótkim, no ale niezwykle intensywnym miesiącem. Mam świadomość, że może być jeszcze zbyt wcześnie na tego typu pytania, no ale pozwolę sobie jednak je zadać, chociażby z uwagi na kibicowskie zainteresowanie tymi tematami. Czy ma pan już w głowie kształt zespołu na sezon 22-23? Tak powiedzmy w 80% razem z prezesem Winnikiem dyskutujemy praktycznie codziennie po parę razy na ten temat. Kształt mamy, jednak to nie jest tak, że to wszystko zależy od nas, bo my możemy chcieć, dany zawodnik niekoniecznie może mieć inne plany i wtedy ta układanka gdzieś tam się rozsypuje, trzeba szukać substytutów.
Na tą chwilę mamy parę rozwiązań, pracujemy bardzo, bardzo mocno nad tym i sam jestem ciekaw, co nam się uda z tego wspólnie ułożyć. Mhm. Jak przebiegają poszczególne rozmowy? No, nie pytam konkretnie o ich treść, prawda, bo to jest owiane tajemnicą. Natomiast mam na myśli takie elementy typowo wizerunkowe, sportowe, a może nawet i geograficzne. Czy nie jest tak, że niektórych zawodników może odstraszać ta odległość pokonywana przez klub w trakcie sezonu? No, z drugiej strony te ostatnie lata pokazały, że jednak zawodnicy no chętnie wybierają te Suwałki, nie tylko jako miejsce do rozwoju, no ale patrząc również na poszczególnych zawodników jako taką trampolinę, jeżeli chodzi o przyszłość. Wiele zależy od tego, w jakim miejscu dany zawodnik jest swojej kariery, co on oczekuje, co chce od sam dla siebie na przyszłość. Na pewno jest, powiedzmy, bardzo dobrych czy topowych zawodników ciężko ściągać do takich klubów jak nasz, do takich klubów jak Lubin, być może jak Lublin. No, to się wiąże z wieloma aspektami, tak jak powiedziałeś. Może ta odległość, że Suwałki, powiedzmy, mamy prawie wszędzie daleko na mecze, to jest najmniejszy problem, bo te warunki do treningów są znakomite. Mamy halę na wyłączność, cudownie wyposażoną. Tutaj nam niczego nie brakuje. Jednak jak już wspomniałem, zawodnicy typowi, mając do wyboru takie kluby jak nasz, bądź trochę inne za granicą, czy inne w Polsce, to już nawet nie chodzi o same aspekty finansowe, to mogą wybrać ten inny klub ze względu też na cele, o jakie się gra. To naprawdę zależy od wielu aspektów. Każda rozmowa z każdym zawodnikiem, zależnie od sytuacji, przebiega podobnie, ale jednak trochę inaczej i niektórzy zawodnicy kładą nacisk, czy pytają o trochę inne aspekty, aniżeli poprzednicy. Mhm. Nagrywamy tę rozmowę na chwilę przed rozegraniem meczu z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. No to ostatni pana pracodawca, jakby nie patrzeć, w którym pełnił pan funkcje menedżerskie. No z pewnością bardzo ciekawa przygoda, wyzwanie również, ale i dużo z pewnością nauki, bardzo cennej pod kątem takim stricte siatkarskim. Szykuje nam się wielkie święto w Suwałkach, jeżeli chodzi o siatkówkę. Jak możemy scharakteryzować Zaksę w kilku słowach? No, Zaksa jest na tą chwilę najlepszą drużyną Europy. Tak? Ugrali to w tamtym roku, do tej pory są na tym pierestale. I nawet nie trzeba mówić, kto tam gra, jacy tam są zawodnicy. Jest to naprawdę dobrze naoliwiona maszyna stworzona do wygrywania. To potencjał tych zawodników jest ogromny i tam wszystko działa. Także aby myśleć o ugraniu jakichkolwiek punktów z Zaksą, naprawdę to nasza gra musi być absolutnie podporządkowana 100% tego, co my możemy zagrać na dany moment. I być może musimy liczyć na jakieś słabsze momenty rywala, bo wszyscy wiedzą, jakim oni dysponują potencjałem, sami zawodnicy topowi, także ostatni mecz w Civitanowej po koronawirusie tam nie widać śladu, zagrali wyśmienicie. Osobiście się bardzo z tego cieszyłem, trzymałem za nich kciuki, ponieważ za wszystkie kluby polskie, które grają w pucharach, trzymał kciuki, a no Zaksa była mi bliższa w sercu z tego powodu, że pracowałem tam krótko, kilka miesięcy w innej też funkcji z pewnych przyczyn. Za co jeszcze raz to ja chciałem podziękować prezesowi Świderskiemu, który do mnie wtedy zadzwonił i zaoferował mi tą pracę, także jestem naprawdę bardzo wdzięczny, jak i również za to, że potem wspólnie z prezesem już teraźniejszym Piotrem Szpaczkiem wyrazili taką zgodę, że mogłem pojawić się tutaj w Suwałkach. Mm-hmm. Nawiązując jeszcze do tego meczu z Zaksą, że pewne rzeczy powinny się złożyć tak na jedną całość, abyśmy mogli tutaj zapunktować w meczu z Zaksą, no i na myśl przyszło mi jeszcze jedno, a hala powinna być wypełniona do ostatniego krzesełka. Być może tak będzie, jednak te obostrzenia covidowe wpływają na ludzi negatywnie. Nie? Nawet nie każdy chce przyjść na halę, nawet gdy może. Ludzie się obawiają o swoje zdrowie i nie jest to bezpodstawne, bo to jest paskudna choroba, paskudny wirus, także trzeba się z tym zmagać. Wszystkie drużyny w Pluslidze się z tym zmagają, przez co ta cała logistyka wokół tego jest narażona na pewne niedociągnięcia, potem szukanie również formy, a wiadomo, no, zdrowie zawodników, przynajmniej dla mnie, jest zawsze na pierwszym miejscu. Tak to stawiam, mam gdzieś u siebie w głowie poukładane i tego, myślę, się będę trzymał przez całą swoją trenerską przygodę z siatkówką.
Powodzenia oczywiście życzymy w najbliższym meczu. Tak na zakończenie, czy chciałby pan przekazać coś siatkarskiej społeczności tu w Suwałkach? Chciałbym tylko powiedzieć, abyście trzymali za nas kciuki, abyście w nas wierzyli, żebyście nie tylko poklepywali nas po plecach, gdy gramy dobrze i gdy jest dobrze, bo najbardziej drużyna, zwłaszcza zawodnicy, potrzebują tego, gdy nam nie idzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. MKS Ślepsk, Malow Suwałki. Razem możemy więcej.